To będzie rok jak każdy inny, pełen wytężonej pracy i zdobywania upragnionych tytułów. Tak mówiła na rozpoczęciu roku szkolnego dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu. Podczas uroczystego rozpoczęcia wręczono także nagrody dla młodych sportowców. Sezon był udany dla sportów zimowych, dlatego że akurat do marca skończył się sezon zimowy 2019-20. Natomiast dla sportów halowych niestety nie. Ale mamy medalistów, mamy uczniów z bardzo wysokimi wynikami sportowymi. Wyróżnienia wręczył m.in. wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, który przekonywał, że dolnośląskie szkoły są odpowiednio przygotowane. Kładziemy nacisk na to, żeby nie gromadzić się w jednym miejscu, żeby ograniczyć tą liczbę uczniów w przestrzeniach wspólnych. No, można to osiągnąć na różne sposoby, rozpoczynając w różnych godzinach nauczanie. Mamy jedną szkołę, która rozpocznie funkcjonowanie w systemie hybrydowym. No, to jest akurat specyfika tej placówki, bo to jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Świdnicy, gdzie trenują młodzi kolarze z całego kraju. Września nauczyciele mogą spodziewać się podwyżek i pan premier Mateusz Morawiecki także zapowiedział, że nauczyciele mimo trudnej sytuacji po tym koronawirusie w gospodarce możemy się także spodziewać podwyżek nauczycieli w przyszłym roku 2021. Ta pandemia pokazała nam, że dużo pracy można wykonać indywidualnie i można ciężko nad sobą pracować, niekoniecznie będąc w grupie czy w zespole, więc taką moją radą z boku jest, żeby oni również nie tylko pracowali tutaj w szkole jako drużyna, ale tylko również indywidualnie się przygotowywali, czy rozmawiali z trenerami, czy ćwiczyli w domu. W Szkole Mistrzostwa Sportowego trenują nie tylko saneczkarze czy narciarze, ale także piłkarki ręczne czy koszykarze. Każdy z zawodników ma sprecyzowane plany dotyczące nadchodzącego sezonu. Bardzo dobrze nam się trenuje, bardzo mamy zgraną drużynę i no, jest bardzo fajnie. Będzie wyzwaniem, ponieważ jestem w szerokim składzie na Mistrzostwa Europy. Wiążę swoją przyszłość ze sportem i chciałabym grać profesjonalnie w wyższych drużynach, no i studiować oczywiście co innego. Dobry trener na początku drogi sportowej to jest niezwykle istotna sprawa. Szkoła, która ma świadomość, że uczeń poza treningami jeszcze ma do zrobienia lekcje i respektuje to. To jest idealny sposób na to, żeby uzyskać i wykształcenie i być bardzo dobrym sportowcem. Bardzo wzruszającą chwilą było uhonorowanie olimpijczyka Macieja Kurowskiego, który oficjalnie zakończył karierę sportową. Saneczkarz nie krył ogromnego wzruszenia. Tylko najlepsze wspomnienia mam z tej szkoły i będę miał zawsze najlepsze. Dziękuję bardzo. Szkoła istnieje od 1945 roku. Może poszczycić się także kilkudziesięcioma olimpijczykami. I co ważne, chętnych, by trenować i uczyć się w Karpaczu nie brakuje.